Przyjaciele, żyjemy w takim kraju, w którym większość ludzi coś tam słyszała na temat Boga. Większość nawet deklaruje się, że jest wierząca. Większość ludzi w Polsce, bez względu na to, jak się dzisiaj nazywają, czy jako wierzący, czy jako niewierzący, gdzieś tam w swoim życiu spotkali się z takimi słowami Jezusa, które zapisane są w Ewangelii Jana 18:36. Jezus mówi: a królestwo moje nie jest z tego świata. Moje królestwo nie jest z tego świata. Ale bardzo mało ludzi dzisiaj zastanawia się tak naprawdę, co to oznacza dla mnie. Co to w ogóle dla mnie oznacza, że królestwo Jezusa, ono nie jest z tego świata. Ludzie żyją w tej otaczającej ich rzeczywistości, w tych prawidłach, w tych zasadach, które tak naprawdę są w nas wpompowane już przez mleko matki, w szkole, w telewizji, wszędzie. Jest pewien system. Są pewne zasady i ludzie tak naprawdę nawet nie chcą się wysilić, aby zadać sobie to pytanie, czy to jest prawidłowe. Przyjmują, że to, czego ich uczono, to, jaką mają doświadczenie, to jest ta najwyższa forma prawdy. To tak właśnie wygląda życie i taki też na pewno jest Bóg. Przyjmują tak a priori. I w ten sposób każdy człowiek, bez względu na to i każdy z was, czy mówicie o sobie, że jesteście wierzący, czy nie jesteście wierzący, budujecie sobie swój własny obraz Boga. Określacie, jaki Bóg jest, albo co najmniej mówicie, jaki Bóg powinien być na podstawie tego, co znacie tutaj na tej ziemi. Ludzie budują swoją własną samosprawiedliwość. Samosprawiedliwość. Od zawsze tak było. Ludzie określają, jak jest na pewno. Ale Jezus powiedział, królestwo moje nie jest z tego świata. I teraz ta samosprawiedliwość, w której chodzi ludzkość, ona z jednej strony jest wynikiem tego, kultury i tego, co się, czemu się hołduje w danym czasie, w danym miejscu na ziemi. A z drugiej strony indywidualnego postrzegania jednostki. Samosprawiedliwość, tak? Ja chciałbym dzisiaj, kochani, powrócić do tych bardzo prostych słów Jezusa. Do pokazać wam w ogóle, czym ta samosprawiedliwość jest. I jakie ona sieje duchowe spustoszenie. Duchowe spustoszenie. A więc wracajmy do tego, co powiedział Jezus. Jezus powiedział, królestwo moje nie jest z tego świata. Wielokrotnie wskazywał, jakie są zasady Jego królestwa. Chodził po ziemi i mówił, nie mówię niczego, czego nie słyszałem u Ojca. Nie robię niczego, czego nie widziałem u Ojca. Szedł i prostował ten chory, religijny system, który zawsze panował. Mówił, królestwo moje nie jest z tego świata. Nakazy i zakazy, które sobie budujecie, to nie są zasady mojego królestwa. Patrzcie na mnie, a poznacie zasady mojego królestwa. Ale ono nie jest z tego świata. Jezus prezentował to cały czas. Konfrontował religię. Konfrontował zwyczaje. Konfrontował wszelkie zasady moralne, które panowały w tamtym czasie. I teraz powtórzę rzecz, która dzisiaj już padła. Jezus poprzez apostoła Pawła powiedział do ludzkości bardzo ważne rzeczy. Nie ma ani jednego sprawiedliwego. Każdy człowiek zgrzeszył. Dalej, jest tam mowa, że żaden człowiek nie może zostać
usprawiedliwiony poprzez realizację prawa, poprzez realizację przykazań. Bo to prawo, te przykazania były dane po to, aby uzmysłowić człowiekowi grzech w jego życiu, aby uzmysłowić mu błąd, aby uzmysłowić mu odstępstwo. Dlaczego więc ludziom tak ciężko jest w praktyce przyjąć zbawienie takim, jak ono jest? Dlaczego tak ciężko jest to przyjąć, tak? Zbawienie, które jest na wyciągnięcie ręki, zbawienie, które jest za darmo, zbawienie, które wiąże się z decyzją człowieka i z sercem człowieka, a nie z uczynkami człowieka. Dlatego, że ludzie mają swoją własną samosprawiedliwość, że ludzie mają swoje własne zasady. Ludzie mają swoje zdanie w tym temacie. To ludzie decydują, kto jest winien, a kto nie jest winien. To ludzie decydują, jaką ten ktoś powinien ponieść karę. Ludzie zaczęli decydować swoją własną sprawiedliwością. W ogóle, czy jest szansa na wybawienie dla danego człowieka. I teraz zobaczcie, kto z was, widząc mnie teraz tutaj, dzisiaj, w tęczowym garniturku, pomyślał sobie, co ten klaun, co ten błazen może wiedzieć o Bogu? Jak on wygląda? Stoi w tęczowym garniturku i śmie nam prawić o Bogu. A kto z was, przyjaciele, w swoim sercu poszedł jeszcze dalej i powiedział, co ten pedał wie o Bogu? Świat stanął na głowie. Część z was może jest trochę bardziej kulturalna. Pomyślała, och, cóż ten przedstawiciel środowiska LGBT może wiedzieć na temat Boga? Ale część z was pomyślała, co to za ciota tu wyszła i o co on chce nam powiedzieć na temat Boga. Tak, przyjaciele, to jest czas dzisiaj, aby wejrzeć w swoje serce, aby wejrzeć w siebie. Ilu z was zatwardziło swoje serce tylko dlatego, że nie stoję teraz przed wami w czarnej sukience z białą karteczką? Ilu z was pomyślało, że ten gość nic nie może wiedzieć o Bogu, bo nie ma czarnej sukienki i białej karteczki przy szyi? Ilu z was, widząc mnie w tym tęczowym garniturku, poczuła się lepiej, poczuła się bliżej Boga, bo dzisiaj byłeś czy byłaś na mszy rano i założyłaś swoją najlepszą, odświetną garsonkę. Swoją najładniejszą marynareczkę. Taką, co to ma specjalne miejsce w szafie. Taką półeczkę, co to się do kościółka zakłada. I mówisz, ja uczciłem Boga. Ja go uhonorowałam, ale ten świr w pedalskim stroju, co on może wiedzieć? Co on może wiedzieć? A ja cię teraz zapytam, skąd to wziąłeś? Skąd wziąłeś to poczucie bycia lepszym? Skąd wziąłeś to poczucie bycia bliżej Boga poprzez swój strój? Przed chwilą mówiłem ci słowa Boga, słowa Jezusa. Nie ma ani jednego sprawiedliwego i każdy zgrzeszył. To jest Boża zasada. Boża zasada. Skąd więc wziąłeś to? Skąd więc to wziąłeś? Czy sprawdziłeś, co Bóg myśli na ten temat? Czy sprawdziłeś, co Jezus zostawił nam w tym temacie? Czy wolisz wybrać swoją samą sprawiedliwość? Ocenić po wyglądzie? Poczuć się lepiej? Powiedzieć wam coś, przyjaciele? Coś wam przypomnę. Gołym was stworzył. Każdego z was stworzył gołym, nie w marynarce
i nie w garsonce przyszedłeś na ten świat. Czy przyszłaś? Chcesz poznać prawdę? Poczytaj Biblię. Tam się dowiesz, że to grzech człowieka spowodował, że człowiek zaczął się ubierać. To grzech. To grzech to spowodował. Boga nie obchodzi to, jak się dzisiaj ubrałeś. Boga nie obchodzi to, czy byłeś w marynarce, czy byłeś w krótkich spodenkach. Boga nie obchodzi to, czy założyłaś garsonkę. Jego nie obchodzi to, jak ja tutaj stoję. Jego nie obchodzą sukienki czarne. Jego to nie obchodzi. Wiesz dlaczego? Bo pokazał kierunek. Powiedział, że Jego czci się w duchu i w prawdzie. W duchu i w prawdzie. Boga możesz uczcić wtedy, kiedy wierzysz w każde słowo Jezusa. Każde słowo Jezusa. Wierzysz w nie, to znaczy żyjesz w ten sposób. Przestrzegasz tego słowa. Każdego dnia, a nie to, że masz najładniejszy koszyczek we wsi. Najładniejszy koszyczek swojej dzielnicy na Wielkanoc. Największego baranka. Piękną zastawę przy stole wigilijnym, która oczekuje jedno miejsce. To jest twoja własna samosprawiedliwość. Tak sobie to zbudowałeś. Ale nie wysiliłeś się, żeby sprawdzić, co on powiedział na ten temat. Czy jego to interesuje? Czy jego to cokolwiek obchodzi? Czy on jest w tym? W tych twoich ładnych butach. Wiesz, dlaczego je założyłeś? Czy założyłaś? Żeby się pokazać sąsiadom. Żeby się lepiej poczuć. Nie, żeby uhonorować Boga. Kiedy mówisz, że w ten sposób czcisz czy szanujesz Boga, budujesz swoją własną samosprawiedliwość. Wiesz, co budujesz? Budujesz swoje własne królestwo, bo on powiedział, królestwo moje nie jest z tego świata. Mnie to nie obchodzi. Nie obchodzą mnie te sprawy. Nie obchodzi mnie to. Nie po to przyszedłem na ziemię, aby ludzie zakładali garsonki i marynarki. Nie po to przyszedłem na ziemię. Twój odświętny strój to tylko twoja własna samosprawiedliwość. Coś, co jest ci wpajane od wielu lat przez martwy system społeczny i religijny. Ale ja będę się wydzierał, bo po to tu jestem, żeby każdy słyszał. To może pani sobie zatkać uszy. On powiedział, widzisz, to jest twoja własna samosprawiedliwość. On powiedział tak, co ci powiem na ucho, na dachach będziesz głosił. Ludzie, czas się przebudzić. Tak zawsze było. Ludzie budowali swój system. Ludzie budowali swoje zasady i próbowali Boga w to ubrać. I mówili, że mają coś z nim wspólnego. Ale wiesz, co powiedział Bóg na temat ludzkiej samosprawiedliwości? Na temat w ogóle ludzkiej sprawiedliwości? Może nie słyszałeś. Co ci powiem? Takie to moje zadanie dzisiaj. Bo pewnie ksiądz na mszy zapomniał o tym powiedzieć, czytając ci fragment proroka Izajasza. To ja ci powiem, teraz przeczytaj inny fragment proroka Izajasza. Zobacz, co powiedział Bóg przez tego proroka. W księdze Izajasza 64:6 Bóg mówi tak, że ludzkie cnoty, że ludzka sprawiedliwość są w jego oczach jak brudna, splugawiona szmata. To, co istotne na tej ziemi, to, po czym ludzie siebie oceniają, w jego oczach jest warte tyle, co brudna ścierka. I przypomnę jeszcze raz, to Jezus powiedział, królestwo moje nie jest z tego świata. Ten świat jest zepsuty. A moje królestwo i moje zasady nie są z tego świata. Powiem ci więcej, jak jesteśmy przy stroju. A co? Ten sam Izajasz przez 3 lata prorokował do Izraela nago. Rozumiesz? Nago. Na waleta. Księga Izajasza, 20 rozdział, wersety 2-4. W tym to czasie rzekł Pan przez Izajasza, syna Amosa. Idź, zdejmij przepaskę ze swoich bioder i zuj sandały ze swoich nóg. I uczyniwszy tak, chodził nago i boso. Powtórzę, sprawdź w swojej Biblii.
I uczyniwszy tak, chodził nago i boso. Wtedy Pan rzekł, jak mój sługa Izajasz chodził nago i boso przez 3 lata, jako znak i przepowiednia o Egipcie i Etiopii, tak król Asyrii będzie prowadził jeńców egipskich i wygnańców etiopskich, młodzież i starców nago i boso, z gołym pośladkiem ku hańbie Egiptu. Czy przyjąłbyś dzisiaj słowa gołego Izajasza, który by tu stał i w imieniu Jezusa poselstwo tobie sprawował? Czy byś to przyjął? Czy byś to przyjął? Czy byś powiedział, nie, heretyk, nie zna Boga, nie ma marynarki i krawatu pięknego, nie stoi na baczność. Co on wyprawia? Jest goły. Ale wiesz, kto go posłał? Pan go posłał. Pan go posłał. Pan posłał proroka, aby zobrazować rzeczywistość. Posłał słowo. I teraz zadam ci pytanie. Czy w swoim sercu mnie i moje dzisiejsze poselstwo przyjmujesz? Czy granicą jest twoja własna samosprawiedliwość? Czy już mnie osądziłeś? Bo to Pan mnie posłał tutaj, abym się wyrwał dzisiaj z niewoli twojej samosprawiedliwości. Z niewoli. Samosprawiedliwość to jest niewola. Wielokrotnie to powtarzał, wielokrotnie wskazywał. Mówił, ludzie, obudźcie się, na mnie patrzcie. Mówił, wierzcie Ewangelii, we mnie wierzcie. Nie jestem z tego świata. Nie jestem z tego świata. Świat płynie swoim nurtem, a ja wam obrazuję zasady królestwa. Mam kolejne pytanie do was. Do ludzi hetero, tak zwanych normalnych, czyli heteroseksualnych. Ilu z was w swoim sercu, tylko przez to, że jesteś heteroseksualny, uważa siebie za lepszego niż każdy homo, lepszego niż geje, lepszego niż lesbijki? Uważasz, że jesteś taki bardziej pobożny, bo jesteś hetero, i jesteś bliżej Boga. Skąd to wziąłeś? Powiedz mi. Bo słowo mówi, że nie ma ani jednego sprawiedliwego i wszyscy zgrzeszyli i brakuje im chwały Bożej. Nie ma kto by szukał Pana. Skąd to wziąłeś? Po ulicach chodzą bandy zboczeńców, heterozboczeńców. Chodzą, patrzą na tyłki kobiet w swoich głowach, gwałcą je, uprawiają z nimi seks, ale tylko dlatego, że są hetero. Czują się lepsi, czują się bliżej Boga. Skąd to wziąłeś? Czy szukałeś tego, co powiedział Jezus na ten temat? To twoja własna samosprawiedliwość. Własna samosprawiedliwość. Segmentujesz sobie grzech, aby ci było wygodniej. Czy nie widzisz, że Bóg nie segmentuje ludzi na podstawie ich dotychczasowych grzechów? Nie widzisz tego? Tylko cały czas wskazuje na jeden grzech, który oddziela ludzi od Niego. Jeden grzech. Grzech niezależności, wynikającej właśnie z własnej samosprawiedliwości. Masz swoją sprawiedliwość i przez to jesteś niezależny od Niego. Nie interesują Cię zasady Jego Królestwa. Nie interesuje Cię Jego Słowo. Chodzisz do kościoła, żeby coś tam, przypodobać się Bogu, sąsiadom. Ludzie się zachowują z tym chodzeniem do kościoła jak w programie lojalnościowym. Mam kartę, mam swoją parafię, co niedzielę jestem na godzinę, dostaję 5 punktów. Wymienię je kiedyś na życie. Nie wymienisz, bo jego to nie obchodzi, że chodzisz do kościoła. Sprawdzałeś, co on powiedział? Sprawdzałeś, czy jest taki program lojalnościowy, że za ilość mszy odbytych możesz trafić do nieba? Zweryfikuj to. Zweryfikuj to. Otwórz swoją Biblię. Zastanów się, czy nie odpłynąłeś, czy nie odpłynęłaś. Czy nie płyniesz z trendami tego świata. Bo on stał i mówił, królestwo moje nie jest z tego świata. Ludzie, opamiętajcie się. Na mnie patrzcie, mówił Jezus. Na mnie patrzcie. Prezentuję wam Ojca. Prezentuję wam królestwo. Minęły 2000 lat. Nic się nie zmienia. Zmieniają się zasady panujące na tym świecie.
Teraz jest więcej nowych technologii, szybszy dostęp i łatwiejszy do informacji. Ale to są ciągle zasady królestwa tej ziemi i własnych królestw. I własnych królestw. Teraz mówię ja. Dobrze. Nie wstydzisz się troszkę? No właśnie. Nie wstydzę się, bo Jezus na krzyżu Golgoty stał się wstydem za każdego człowieka, aby każdy człowiek został zaakceptowany. Masz możliwość dzisiaj przyjąć Jego zastępczą ofiarę i być całkowicie wolnym od systemu tego świata, jak każdy inny człowiek. Ale teraz mówię do wszystkich, więc możesz usiąść, posłuchać. To nie jest czas na dyskusję. Pytania będą potem. Grzech niezależności. Powiedziałem, samo sprawiedliwość prowadzi do niezależności od osoby Jezusa. Niezależności od zasad Jego Królestwa. Zobaczcie, wiecie, ilu z was zostało skonfrontowanych tylko tym, co powiedziałem na podstawie tego stroju. A to jest jeden przykład. Jeden z milionów przykładów panujących tutaj na tej ziemi. Jeden z wielu. Jezus umarł za każdego człowieka. Za każdego. Wziął na siebie konsekwencje wszelkiego grzechu każdego człowieka. Jezus umarł za homo i za hetero. Jezus umarł za tych w garsonkach i za tych w łachmanach. I za tych nagich. Jezus umarł za mądrych i za głupich. Według prawideł tej ziemi. Za wykształconych i nie za niewykształconych. Za biednych i za bogatych. Czy otworzysz się dzisiaj na prawdę Ewangelii? Czy otworzysz się na jej proste przesłanie? Proste, ale prawdziwe. Czy wyrzekniesz się swojej własnej samosprawiedliwości? Mam parę pytań do was, przyjaciele. Idąc dalej, bo praktyka życia jest ważna. Jak żyjesz? W co ty wierzysz? Ile razy poczułaś się lepiej tylko dlatego, że fizycznie nikogo nie zabiłeś? Słyszałeś jakieś informacje w wiadomościach, programy? O, ten zabił tego czy tamtego, ten zwyrodnialec, ten taki. Poczułeś się lepiej, czy poczułeś się bliżej Boga, że ty jesteś lepszy? Ty tak bardziej żyjesz po Bożemu. To twoja własna samosprawiedliwość. Bo nie ma ani jednego sprawiedliwego. A zresztą Jezus wszystko sprowadził do serca. Do serca. Powiedział, że jeśli gniewasz się na innego człowieka, to go zabijasz w swoim sercu. On to wyrównał. Wyrównał grzech tego, który wsadza nóż komuś pod żebra. Wyrównał grzech gwałciciela z tym, że źle myślisz o swoim sąsiedzie. I co teraz? Wierzysz w tego Jezusa? Bo to jest Jego królestwo. To są Jego zasady. Jak On przyszedł na ziemię, to ludzie mówili Mu, nie, tak nie jest. My jesteśmy właśnie bardziej święci. Prezentowali Mu samą sprawiedliwość. My nie zabijamy. On mówi, codziennie zabijasz. Codziennie zabijasz. I teraz, przyjacielu, zadaj sobie to pytanie. Ile zabiłeś osób ze swojej rodziny? Ile zabiłeś swoich sąsiadów? Ilu zabiłeś szefów swojej pracy? Ilu zabiłeś swoich kontrahentów? I co? Nagle się okazuje, że jesteś seryjnym mordercą. Seryjnym. Widzisz różnicę między ludzką sprawiedliwością a zasadami Jego Królestwa? Widzisz to, jak bardzo samą sprawiedliwość oddziela Cię od Boga? Pozwala Ci na diabelskie poczucie czucia się lepszym. Jestem lepszy. Nie dźgnąłem. Jestem lepszy. Nie jesteś lepszy. Bo Słowo Boże i On mówi tak, nie ma ani jednego sprawiedliwego i wszyscy zgrzeszyli. Każdy człowiek potrzebuje ratunku w Jezusie. Każdy człowiek potrzebuje przyjąć przez wiarę to, co Jezus zrobił.
to, co wielokrotnie zostało już dzisiaj powiedziane. Jego zastępczą ofiarę, to, że wziął na siebie twoją winę, karę, która była należna tobie. Wziął to na siebie. Wziął to na siebie. Zobaczcie, w czym żyjemy. Próbujemy mieszać w to Boga. Ludzie się modlą, o dobrze Boże, że nie jestem taki jak ten tamten, co to zabija. To nie modlitwa. To własne ego próbuje się usprawiedliwić. Zapijasz w swoim sercu, potrzebujesz Jezusa. Potrzebujesz Jezusa. Potrzebujesz ochrony Jego krwi. Dla Ciebie jeszcze jest szansa, stary. Jeszcze możesz. Dopóki tu jesteś. Ile razy poczułeś się lepiej od swojego sąsiada tylko dlatego, że widzisz go, jak co drugi dzień wraca na pruty i się zatacza, w ogóle idzie tak, że menel, ale upadł. Nie to, co ja. Ja tak nie mam. Twoja własna samosprawiedliwość. Jestem lepszy. Jeśli ten Bóg istnieje, to na pewno jestem bliżej Niego, bo nie chodzę na pruty. Z czego wywodzisz to poczucie? Czy zbadałeś to, jak to wygląda w oczach Boga? Czy to nie jest czasami twoja właśnie własna samosprawiedliwość, oparta o panujące dzisiaj, w tym wieku, zasady moralne? Moralność została wyniesiona. Moralność się przypisuje Jezusowi. Ale On nie był moralny. Jego to nie obchodziło. Komuś tam umarł ojciec, a Jezus mówi, zostaw to. Chodź za mną. Niech umarli grzebią umarłych. Nie obchodziły go te rzeczy. Mówi, rozpoznajesz życie? Idź za życiem. Idź za życiem. Co mnie obchodzą prawa tej ziemi? Patrz z perspektywy wieczności. Zobacz. Czy przypadkiem moralność nie zasiada na tronie w twoim życiu? Ile razy poczułeś, czy poczułaś się lepiej już kiedyś, jak dostałeś, czy dostałaś lepszą ocenę w szkole? Ha, ten głąb same banie dostaje. Ja jestem taki dobry, Bóg to doceni. Jak będzie ten dzień sądu, to pójdę do nieba. Skąd to wziąłeś? Poważnie cię pytam. Sprawdź to. Miej mocne dowody. Bo to herezja. To są zasady tej ziemi. Ile razy poczułeś się lepiej, dlatego że zachowałeś się uczciwie? Ty znalazłeś na przykład portfel z dokumentami i kasą. I teraz powiedziałeś, to jest mistrzostwo świata, ludzie tak często robią. Zachowam się tak po Bożemu. Mam gdzieś Jezusa, nie wierzę w Jego zmartwychwstanie, ale zachowam się po Bożemu i teraz wyślę ten portfel z dokumentami i z całą kasą nic, ani złotówki sobie nie wezmę, wyślę pocztą, pójdę do nieba. Ha, ha. Skąd to wziąłeś? Skąd to wziąłeś, że dzięki takiemu uczynkowi ty pójdziesz do nieba? Sprawdź, czy Jezus tak powiedział. Czy to zasady tej ziemi w XXI wieku tak krzyczą do ciebie i cię wkręcają? Ile razy poczułeś się lepiej, dlatego że dałeś bezdomnemu 5 zł. Albo nie. Ty jesteś ta klasa wyżej według prawideł tej ziemi. Dałeś mu stówę. Miałeś gest. Dałem mu stówę. Stówę mu dałem. Bóg to doceni. Pójdę do nieba. Przed chwilą czytałem, co powiedział przez proroka Izajasza. Cnoty ludzkie i ludzka sprawiedliwość są dla mnie jak brudna, splugawiona szmata, jak brudna, nieużyteczna ścierka. Prorok Izajasz, 64 rozdział, 6 werset. Sprawdź to. To powiedział Bóg na temat tego twojego poczucia wskutek tego, że dałeś bezdomnemu stówę. I w Biblii przemawia tysiące razy, pokazując ci, że nie ma innej drogi. Nie ma innej drogi jak wiara w Jezusa. Żaden uczynek tego nie zastąpi. Żadna moralność. Wiara w skuteczne i kompleksowe dzieło Jezusa. Naprawdę myślisz, że dzięki tym uczynkom pójdziesz do nieba? Sprawdź to.
System społeczno-religijny o tym krzyczy. Ale czy sprawdziłeś, czy tak mówił Bóg? Czy ten system już dawno odpłynął od tego, co Bóg sądzi, od Jego słowa? List do Efezjan, ludzie, czas się obudzić. To jest piękne słowo, to nie my tam powiesiliśmy. Przebudzeni do was przyszli, abyście się ocknęli. List do Efezjan, 2 rozdział, 8-9. Zapisz i sobie sprawdź. Sprawdź sobie. Następnym razem, jak będzie pukał do ciebie system religijno-społeczny tej ziemi. Bóg mówi tak, albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was. Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. To jest perspektywa Boża. To jest zbawienie, prawdziwe zbawienie. To, co mówił Jezus. Królestwo moje nie jest z tego świata. Jak jest królestwo, to są i zasady tego królestwa. Nie wejdziesz do tego królestwa inaczej. Nie wejdziesz po swojemu. Nie wejdziesz swoją własną sprawiedliwością. Rozumiesz, że nie wejdziesz przez uczynek, przez 100 zł dane biednemu, przez wysłany portfel, przez przeprowadzenie staruszki. Dlaczego? Bo tu jest napisane, że łaską jesteś zbawiony, to jest dar, który możesz przyjąć lub nie. I to nie jest z ciebie. I to tylko przez wiarę, przez twoją pewność, przez decyzję, ale nie przez uczynek. Ale nie przez uczynek. Jak wół to jest napisane. Jak wół w wielu miejscach. Nie z uczynków. Nie z uczynków. System społeczno-religijny będzie ci trąbił. Bądź dobry. Rób dobre uczynki. Może Bóg to kiedyś doceni, pójdziesz do nieba. Staraj się i się bój. Ale Jezus jest kompletną ofiarą zamiast ciebie, złożoną 2000 lat temu. Przyjmujesz to czy nie? Teraz. Wystarczy twoja decyzja. Teraz. On już podjął. Ile razy poczułeś się lepiej, bo ktoś się publicznie pochwalił? Myślisz, że jesteś dobry i masz jakieś fory u Boga przez to? Bo jesteś dobry według prawideł brudnej, splugawionej sierki? Według tych prawideł jesteś dobry, to masz fory u Boga. Nie masz. Nie masz. Piekło jest pełne dobrych ludzi, którzy nie uwierzyli w zastępczą ofiarę Jezusa. Dobrych ludzi, którzy nie uwierzyli w Jego zmartwychwstanie. Oni chcieli po swojemu. Nieważne, że Ty, Jezus, powiedziałeś nie z uczynków, a przez wiarę. Ja mam swoje zdanie w tym temacie. To jest Twoja własna samosprawiedliwość. Twoje zdanie. Twoje ego. I grzech niezależności, który za tym stoi. Po co chodzisz do kościoła, skoro nie wierzysz w Jego prawdę, Jezusa prawdę? Po co? Myślisz, że co? Że On to ominie? O! Właśnie. Samosprawiedliwy. Do ostatniego dnia tu na ziemi jeszcze ma szansę. Rozumiecie to? Zobaczcie, jak ten system was pozamykał. Samosprawiedliwość. Samosprawiedliwość. Włączasz rano internet, samosprawiedliwość. Włączasz wiadomości, samosprawiedliwość. Włączasz seriale, filmy, samosprawiedliwość. Idziesz do roboty, samosprawiedliwość. Wszędzie samosprawiedliwość. I żyjesz w ten sposób. I myślisz, że Bóg ma cokolwiek z tym wspólnego. Otwórz Biblię. Nie wierzysz mi? Sprawdź to. Może dla dzisiaj, dla ciebie być za dużo. Prawda od gościa w tęczowym garniturku. Sprawdź to. I miej argumenty. Oburzacie to? Co słyszysz dzisiaj? Oburzacie to? To twoja własna sprawiedliwość. Przeszło ci przez głowę taka myśl, że gdyby tak było naprawdę, jak mówi ten koleś, to by było niesprawiedliwe. A, według zasad czyjego królestwa? Niesprawiedliwe według zasad czyjego królestwa? Twojego, rozumiem. Bo to On ustanowił te zasady. Czyli swoje królestwo stawiasz wyżej. Nigdy nie przyznałbyś publicznie, że siebie posadziłeś na tronie
panowania w twoim życiu, ale poprzez prosty ten ciąg logiczny widzisz, że tak jest. Bo to ty decydujesz, co ma być prawdą. To ty chcesz decydować, jakie mają być zasady królestwa. Dlaczego? Bo takie masz doświadczenie na ziemi. A co go to obchodzi, skoro powiedział, że te zasady są chore? Jak brudna, splugawiona szmata. I kiedy powiedział, że ta ziemia pójdzie do utylizacji. Co go to obchodzi? Powiedział, patrz na mnie. Patrz na mnie. Wszystko dla ciebie zrobiłem. Wszystko, co jest ci potrzebne do życia tutaj na ziemi i do pobożności, zostało ci dane we mnie. Patrz na mnie, wierz mi i to wystarczy. Ale co? Jakoś to zgrzyta. To niemożliwe, a możliwe. Weź, odkurz tą Biblię, co dostałeś na pierwszą komunię. Leży tam może z 50 lat już. Ma takie fajne, święte miejsce na twojej półeczce. Sprawdź to. Sprawdź Efezjan 2 rozdział 8-9. Sprawdź to. Sprawdź Izajasza 64:6. Sprawdź to. Nie w mojej, w twojej. Ile razy poczułeś się lepiej, bo odniosłeś jakiś sukces w życiu? Awansowali cię na kierownika, na dyrektora cię awansowali, ktoś docenił te wszystkie twoje starania i się poczułeś taki lepszy. Bliżej Boga się poczułeś. Ale on mówi, wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Nie ma ani jednego sprawiedliwego. Nie ma, kto by szukał Pana. Rozumiesz? Nie ma. Ale ludzie mówią, ale po co go szukać? Po co sprawdzać, co powiedział Jezus? Łatwiej, mijaj i przyjemnie jest budować swoje królestwo. Płynąć z nurtem. Z nurtem. Po co się wysilać? Nie przekonałeś mnie, Jezus, wiesz. Nie było cię w Netflixie. Za mało tam było info. Story, stary, nie miałem czasu. Przecież ty i twoje ego zdecydujecie najlepiej. Osądzicie rzeczy najlepiej. I powiecie, Bóg na pewno taki jest. Jesteś bluźniercą, jak tak mówisz. Nieważne, ile razy chodzisz do kościoła dziennie nawet. Jak tak mówisz, jesteś bluźniercą, bo on powiedział, królestwo moje nie jest z tego świata. Nie jest z tego świata. Nie ma nic wspólnego z tym systemem, który ci się wpaja. Stań w wyłomie. Patrz na mnie. Skieruj swoje serce, oczy i uszy na mnie. Jestem inny niż ten świat. Wiesz, co znaczy święty? Śpiewasz na mszach święty. Święty to inny. Inny niż ten cały syf. Inny. Inny niż moralność, humanizm, intelektualne prawidła. Inny. Inny. Jest taka historia w Biblii, przyjaciele. W drugiej Księdze Królewskiej, w 22 rozdziale. Dotyczy ona panowania króla Jozjasza. Ale my tu mamy nabożeństwo normalne. Mamy nabożeństwo zgłoszone, jesteśmy tutaj w pełni legalnie. Ja wiem, ale mówimy o miłości. Mówimy o miłości, o prawdziwej miłości, o Jezusie. O Jezusie. Słyszę, żeby wszyscy słyszeli. Żeby jak najdalej słyszeli. Przyjaciele, ja wrócę do mojej historii, którą chciałem wam przytoczyć. Druga Księga Królewska, 22 rozdział. Jest taka historia, dotyczy to króla Jozjasza. Chcę, żebyście zobaczyli to proroczo. Mniej więcej wygląda to tak jak teraz. Ludzie sobie coś tam żyją, coś tam sobie roją. Ten zamek królewski, niech on będzie symbolem władzy świeckiej. Jest sobie władza świecka, ona sobie rządzi, jest król, jest fajnie. Ludzie sobie handlują, pracują, jedzą obiady, sobie wypoczywają i są świątynie. W świątyniach coś tam się dzieje, o, ludzie wyglądają sobie przez tarasy, szukają sobie, patrzą jaka jest piękna pogoda, żyją sobie według prawideł tej ziemi i wszystko jest dobrze. Wszyscy mają teoretycznie dobre intencje, nie zdają sobie sprawy, że żyją w jednym wielkim klimacie religijno-społecznym, martwym. I teraz jest taka rzecz, że ten król, Jozjasz, wysyła swojego sekretarza i mówi... Idź do świątyni, weź tam zobacz, bo tam był remont, wiesz, żeby dobrze im się patrzyło z tego tarasu, żeby się tam nikt nie poślizgnął, żeby było fajnie. Czy wszystkie datki są tam równo rozdane, czy podwykonawca ma się dobrze,
No pięknie, moralnie, humanistycznie, klasyka, klasyka tej ziemi. No i wchodzi sobie... Nie skończyłem jeszcze. Nie, nie możesz powiedzieć teraz. Nie, teraz nie. I ten sekretarz udaje się tam do tej świątyni i spotyka tam arcykapłana. Wychodzi arcykapłan i mówi tak. Znalazłem księgę prawdy. Ty! Czujecie? W świątyni znaleźli księgę prawdy, czyli co? Czyli oni ją zgubili. Żeby coś znaleźć, to trzeba najpierw coś zgubić. Ludzie chcą żyć pobożnie bez Boga. Pobożnie bez Boga, rozumiecie to? Mam swoje zasady. Pójdę do kościoła, odklepię dzisiaj kartę, 5 punktów, wymienię kiedyś na życie. Nie wymienisz. Nie wymienisz. Nie wymienisz. Ten arcykapłan przyniósł tą księgę prawdy. Przyniósł ją do króla. Król, gdy ją przeczytał, rozdarł swoje szaty. Uświadomił sobie, w jakim żyje bagnie. Po ludzku było pięknie. Zasilali się. Polityka, religia. Jeden wiec, drugi wiec, wspólnie się bawimy. Znacie to? Znacie to, się pytam. Znacie to. To samo jest dzisiaj. To samo jest przez cały czas. I teraz, kiedy jesteś tutaj dzisiaj, słyszysz prawdę. Znalazłeś tą księgę prawdy, jak ten arcykapłan. I teraz pytanie, co z tym zrobisz? Czy rozedrzesz swoje szaty? Czy powiesz, mam gdzieś ludzką sprawiedliwość? Mam gdzieś to wszystko, w czym chodziłem? Chcę poznać Twoje słowo. Chcę szukać Ciebie. Chcę poznać Ciebie. Prawdziwą miłość. Nie podróbę. Ludzie przychodzą, mówią, miłość głoś. Bóg Cię kocha. Jaki Bóg? Jak każdy ma swojego Boga, bo ma swoją sprawiedliwość. Przytaczałem Wam przed chwilą przykłady. Czuję się lepiej, bo coś tam, bo nie zgwałcił, bo nie ukradł, bo zupę dał komuś. To wszystko w Jego oczach jest jak brudna ścierka. Brudna ścierka. I to w Twojej Biblii jest napisane, jeśli ją masz. On to Ci zostawił. To jest spuścizna, którą zostawił Tobie. A Jezus wtedy powiedział, potwierdził. Królestwo moje nie jest z tego świata. Nie jest z tego świata. Zasady mojego królestwa są inne. Patrzcie na mnie, powiedział. Patrzcie na mnie. Izajasza Gołego do was posłałem, żeby się przebiło to przez wasze głowy, żebyście zrozumieli, że chodzi o przesłanie prawdy, a nie o otoczkę, nie o garsonki, nie o stroje, nie o bzdury. Dzisiaj chodzi o twoje serce. O twoje serce. Czy w swoim sercu wierzysz w to, że Jezus umarł za twoje grzechy? Że siebie dał zamiast ciebie. Powiedziałem wcześniej, skoro nie ma ani jednego sprawiedliwego i wszyscy zgrzeszyli, a karą za grzech jest śmierć, każdy człowiek wybiera albo zasługuje na śmierć, albo przyjmuje zastępczą ofiarę Jezusa. Śmierć, którą On poniósł na krzyżu. To są jedyne drzwi. To są jedyne drzwi. Jedyne drzwi. Aktualne od 2000 lat. Aktualne, tak samo aktualne w rzekomo katolickiej Polsce, muzułmańskim Pakistanie, jak i wszędzie. Jezus umarł za każdego człowieka. Czy wybijesz się dzisiaj ponad twoją własną samosprawiedliwość? Czy wybijesz się? Czy zniszczysz wszelkie pozory pobożności? Czy stać się dzisiaj na taki krok? Czy stać się na taki krok? Czy zedrzesz swoje szaty i zawrócisz z drogi samosprawiedliwości? Nie da się żyć pobożnie bez Boga. Ludzie, ja to wiele razy słyszałem. Ludzie mówią, zrobimy coś po Bożemu. Ja znaczy jak? Się zawsze przysłuchuję. No nie wiem, no sztućce równo ułożymy. Nie będą tak pod skosem. Bo pod skosem to nie po Bożemu. W czasach Jezusa oni rękoma jedli. I przy stołach nie siedzieli, tylko leżeli. I co teraz robisz? Dopóki tkwisz w samosprawiedliwości, tkwisz w śmiertelnym grzechu oddzielenia, który cię oddziela od Boga, dlatego to nie jest zabawa. To nie jest zabawa. To nie jest zabawa.
Jeszcze masz szansę. Chociaż coś wam powiem. Usługiwaliśmy teraz, byliśmy teraz w Suwałkach. Głosiliśmy Ewangelię, był upał, ale ludzie i tak oddawali życie Jezusowi. Modliliśmy się wielu osób. W sobotę pojechaliśmy tam nad jezioro. Co tam zastaliśmy? Człowiek przyjechał sobie, miał plany z żoną, z synem i się utopił. Jesteś dzisiaj pewien tego, że zjesz sobie obiadek i masz to gdzieś, że jutro pójdziesz do swojej pracy, że coś tam sobie zrobisz. A jeśli nie zdążysz? A jeśli nie zdążysz? Dzisiaj wybierasz. Dzisiaj jest dzień zbawienia. Dzisiaj wybierasz króla i dzisiaj wybierasz zasady królestwa. Jak nie bierzesz zasad królestwa Jezusa, to Jezus nie jest twoim królem, chociażbyś nie wiem, jakie pieśni na sumie śpiewał. Nie jest, bo swoim życiem, swoimi decyzjami tego nie potwierdzasz. Nie potwierdzasz tego. Ten jeden grzech cię oddziela. Tylko ten jeden i aż ten jeden. Musisz to rozsądzić, musisz zdecydować. Nie, teraz nie. No to, o właśnie, brawo, dziękuję pani. To jest klasyczny przykład, o którym mówiłem wcześniej. Czy się nie czuję jak hipokryta, dlatego że stoję w takim stroju? To jest właśnie samosprawiedliwość, ludzie. To jest wszędzie. Dziękuję pani. Dziękuję. O to chodzi. W pedalskim garniturze. Błazen, który wyszedł mówić coś o Bogu. Takie są prawidła tej ziemi. Ale Jezus powiedział, królestwo moje nie jest z tego świata. Ma inne zasady. Czy ci się to podoba, czy nie? Ma inne zasady. Ukorzysz się przed tym dzisiaj? Czy zareagujesz, jak cytowany przeze mnie Jozjasz? Czy uznasz, że potrzebujesz mieć prawdziwego Pana, prawdziwego Króla? Czy uwierzysz w Jego zastępczą ofiarę, że umarł zamiast Ciebie, że w ten sposób Cię wykupił, że zmartwychwstał? Czy w to uwierzysz w swoim sercu? Przyjaciele, to bardzo proste. To bardzo proste. Sami zdecydujecie, co z tym zrobicie. Albo odpowiesz na to teraz, albo zaczniecie zalewać fala samosprawiedliwości, jak wrócisz zaraz do domu, odpalisz sobie internet, obejrzysz piękne, humanistyczne filmiki, jak ktoś komuś pomaga, jak ktoś ratuje pieska, popłaczesz się i powiesz, znam Boga. Nie znasz Go, jak odrzucasz Jezusa. Z tym was zostawiam. Amen.